Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na nierecenzję iPhone'a 14 wersji Pro Max, tej najbardziej dopasionej, ale ogólnie pogadam o iPhone'ie, przy czym, tak jak powiedziałem, to nie będzie taka typowa recenzja, bo typowych recenzji to macie w sieci już na kilogramy, a ja postanowiłem zaadresować ten filmik do nieco innej grupy odbiorców, do tych, którzy wahają się, przesiadać się na tego iPhone'a, czy może nie. Bo tak, przekonanych, zagorzałych fanów iPhone'a nie muszę przekonywać. Oni po prostu prędzej czy później wymienią posiadany przez siebie model na nowszą generację i już. I sami doskonale będą wiedzieli, którą generację wybrać. Moja recenzja tutaj nic nowego im nie wniesie. Podobnie ci, którzy brzydzą się Apple, nie chcą, po prostu nawet nie zamierzają próbować, również iPhone'a nie kupią i recenzji nie obejrzą, bo też i po co? Natomiast jest spora grupa odbiorców, którzy podobnie jak ja zastanawiają się, a może by tak jednak, może w końcu wypróbuję tego iPhone'a, może dam sobie spokój z Androidem, zobaczymy co to jest. I to właśnie Wam spróbuję podpowiedzieć, czy jest sens, abyście w ogóle brali pod uwagę i myśleli o zamianie Waszego topowego Androida na iPhone'a. Dlaczego mówię, że topowego? Bo zakładam, że ktoś, kto rozważa zakup bądź jednak drogiego smartfona, to jednak używa już dosyć dobrego w tej chwili, bo po prostu go na to stać. No nie ukrywajmy, iPhone jest smartfonem drogim, zawsze nim był i zawsze był to smartfon z najwyższej półki. I wiecie co? Ja iPhone'ów bardzo długo używałem. Używałem ich w czasach, kiedy telefony z Androidem były po prostu marne. Android był toporny, chodził tak sobie, nie był za bardzo praktyczny, był niewygodny i tak dalej. Tak wtedy myślałem i w sumie te telefony androidowe, no takie wtedy były, powiedzmy to sobie wprost. Ale teraz, kiedy mamy naprawdę dopasione aparaty fotograficzne w Androidach, sam system działa bardzo fajnie, osiągi telefonów są bajeczne, coraz to lepsze, mamy coraz więcej pamięci, coraz bardziej rozbudowane apki i tak dalej, mamy nawet składane te Androidy. Ja po prostu w pewnym momencie poczułem, że jednak ten iPhone to taki trochę konserwa, taki troszeczkę zwyczajny, a spróbuję. Spróbowałem raz, spróbowałem drugi, no i potem już poszło i choć zawodowo mam do czynienia z bardzo wieloma różnymi smartfonami z różnych segmentów cenowych, ja jednak wsiągłem w ten pewien pułap tych smartfonów i od tamtej pory się go trzymam, ale to powiedział, że nie mogę tego zmienić. No i właśnie teraz, dzięki uprzejmości Orange, które wypożyczyło mi ten smartfon na kilkanaście dni, mogłem wypróbować, czy rzeczywiście sobie poradzę z iPhone'em, czy będę z tej zmiany zadowolony, czy będzie to dobra zmiana. No to cóż, już Wam opowiadam. Pierwszym problemem jest przerzucenie danych. Kiedyś to była mordęga, pamiętam dawniej jak to wyglądało, teraz to jest pyk. Robimy to za pomocą aplikacji, łączymy sobie ze sobą telefony, przewalamy w zasadzie to, co mieliśmy na Androidzie, tam pliki nasze, konta i tak dalej. Nawet aplikacje nam tutaj przelecą, te, które są potrzebne, to będziemy widzieli. Więc sama przesiadka z telefonu na telefon jest bezbolesna, naprawdę. Ale co dalej? Dalej niestety musimy się przyzwyczaić do innej filozofii nawigacji po systemie, innego poruszania się. Ja wiem, że to trochę oczywiste, niemniej kiedyś iOS był dla mnie wzorem intuicyjności, komfortu, wygody i tak dalej. Teraz powiem Wam szczerze, wróciłem na iOS-a i kurczę, połamałem się nie raz, nie drugi, nie trzeci. Szukałem czegoś, co w Androidzie miałem pod paluchem. Po prostu siła przyzwyczajenia. Zatem pierwszym problemem, który napotkacie przy przesiadce z Androida na iOS, będzie przestawienie się na nieco inną filozofię poruszania się po systemie, inną filozofię obsługi aplikacji. To jest łatwe. Tego się idzie nauczyć, ale Wasze nawyki z Androida będą Wam w tym wydatnie przeszkadzać. Jeżeli chodzi natomiast o samą jakość działania urządzenia, jego performance, płynność, stabilność, nie poczujecie na pewno dyskomfortu. Oczywiście wiem, że tutaj moi szacowni koledzy, szczególnie ci specjalizujący się w urządzeniach Apple i używający ich od dawna, narzekają, że najnowsze iOS się kładzie i w ogóle ma mnóstwo błędów i tak dalej. Powiem szczerze, że u mnie to wszystko działało i jakiegoś dyskomfortu podczas użytkowania nie miałem. Nie zauważyłem, żeby mi się aplikacje wyłączały, nie zauważyłem, żeby to się cięło.
Nie wiem, może po prostu mam szczęście, może używam innych aplikacji, a może po prostu mam inny próg wrażliwości. Nie wiem, w każdym razie żadnych problemów nie doświadczyłem. Jeżeli chodzi o działanie tego urządzenia, jestem naprawdę zadowolony. On się nie grzeje, on robi swoje. A całkiem też możliwe, że ładnymi animacjami, przejściami i tak dalej zręcznie maskuje ewentualne swoje niedociągnięcia. Ale tak jak mówię, ja tego nie zauważyłem. Wybaczcie. Czuję się w pełni usatysfakcjonowany jakością wyświetlacza. Wiecie, ja mam w tym momencie Pro Maxa, czyli największego z możliwych iPhone'ów, ale wiecie, ja używam na co dzień innego telefonu, również z ogromnym ekranem i po prostu siła przyzwyczajenia. Nie mógłbym używać tego najmniejszego iPhone'a, ale oczywiście, jeżeli chcecie kompaktowego, to macie wybór. Macie 14 zwykłą, ona jest nieduża i jeżeli chcecie telefonu kompaktowego, to wybierzcie sobie tą podstawową 14, jeżeli chcecie dużego, no to Pro Maxa, a te pośrodku to w ogóle zapomnieć, ja nie wiem po co oni te modele robią. Sam ekran jest naprawdę świetnej jakości, jak widzimy, nie ma takiego podbródka, który często jeszcze widzimy w telefonach na Androidzie, no i ma Dynamic Island. Sprytnie zamaskowali asymetryczną podwójną dziurkę w ekranie. Podoba mi się to, ale dlaczego? Oczywiście to strasznie szpeci wyświetlacz. Przeszkadza tak na co dzień. Jest ciutkę tylko lepsze od notcha, ale również szpetne. Natomiast podoba mi się to, że Apple sprytnie ograło. Te asymetryczne dziurska w ekranie musieli porobić, bo po prostu są niezbędne, ale twórczo to wykorzystali, a że pomysł był dobry, pokazuje tylko to, że błyskawicznie pojawiła się aplikacja, która udaje to na telefonach z Androidem, co jest totalnym nonsensem, bowiem Androidy z tego rodzaju wycięciem możemy policzyć na palcach jednej ręki, w dodatku to wycięcie zazwyczaj jest w narożniku. Także w tym momencie propsy dla Apple'a za dosyć jednak twórcze ogranie mankamentu telefonu, bo dla mnie te dziury to są mankamentem, mówcie sobie co chcecie. Powiem szczerze, tak na co dzień ta Dynamic Island średnio mi się przydaje, no tam się pojawiają jakieś powiadomienia, jakieś tam ikonki, mógłbym się doskonale bez tego obejść. Ale z drugiej strony, jak już mam mieć paskudne wielkie dziursko w ekranie, to niech ono chociaż troszeczkę sensu ma i w jakiś fajny sposób jest zagospodarowane. No i w sumie jestem na tak, zdecydowanie wolę już to niż notcha, który mamy w niższych modelach Apple'a. Jeżeli oczekujecie jakości premium, to oczywiście Apple wam to daje. Telefon jest po prostu pięknie wykończony. Czy jest ładny? No cóż, życz gustu. Myślę, że forma ta już na tyle nam spowszechniała i na tyle jest charakterystyczna, że po prostu iPhone to iPhone i tutaj nie ma nad czym chyba się rozwodzi. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakość montażu użytych materiałów, wszystko jest super. Co mi się nie podoba w tej obudowie, jak widzicie, nawet pomimo tego, że jest matowa, to paluchy na niej zestają, a oprawka aparatów fotograficznych, jak widzicie, brudzi się od samego patrzenia. Na szczęście nie musicie się obawiać o trwałość tych szkiełek, które jednak wystają i na których opiera się telefon, kiedy go odłożycie, bo one są pieruńsko twarde, szafirowe i tutaj porada. Nie noście iPhone'ów z innymi telefonami w kieszeni, bo sobie wyświetlacze tych drugich telefonów albo tyły porysujecie tymi szkiełkami. Serio. Można to zrobić. W przypadku Apple oczywiście nie ma miejsca na wpadki związane z ergonomią. Przyciski są niezmiennie od kilku lat w tym samym miejscu i niezmiennie dobrze pasują pod paluchy. Niezmiennie mamy też bardzo praktyczny suwaczek wyciszający nam powiadomienia. Ja nie wiem, czemu to nie jest powszechne w telefonach z Androidem, bo powinno być. Stosują to tylko nieliczni. Zatem tu mamy kolejny plus, który przemawia za iPhone'em. Jak często wyciszacie powiadomienia, to może być argument również za zakupem tego smartfona. No i kolejna rzecz, do której trzeba przywyknąć po przesiadce z Androida, to brak czytnika linii papilarnych. Nie ma go i w sumie błyskawicznie się do tego przyzwyczaiłem, jest rozpoznawanie twarzy. Ono skanuje buźkę w 3D, właśnie dlatego te dziury muszą być takie duże w ekranie, bo tam dodatkowe sensory wchodzą, nie tylko sam aparacik do selfie, jak przeważnie mamy to w telefonach z Androidem. To skanowanie jest dużo bezpieczniejsze, a co najważniejsze, działa też w totalnej ciemnicy, zatem po prostu działa niezawodnie. Co ważne, można je też przestawić, by nie reagowało na maseczkę. Na szczęście już w tej chwili nie musimy ich nosić, ale w momencie wybuchu pandemii to był problem. Teraz już ten problem już jest od dawna rozwiązany, zatem nie ma się co tym przejmować. Rozpoznawanie mordki działa po prostu genialnie. I to też może być argument za zakupem iPhone'a, aczkolwiek pamiętajcie, że na przykład może to czasem sprawić problemy w niektórych scenariuszach, na przykład w samochodzie, kiedy uchwyt z telefonem znajduje się daleko od waszej twarzy i po prostu ten system was nie złapie. Co prawda mi się to nie przytrafiło, ale zakładam, że może się trafić samochód, gdzie ta odległość telefonu w uchwycie od waszej twarzy będzie na tyle długa, że problem się pojawi. Sobie musicie to niestety wypróbować i trzeba się z tym liczyć. Jeżeli zastanawiacie się, czy iPhone 14 Pro
Pro Max robi dobre zdjęcia, to powiem Wam, że robi świetne zdjęcia. Naprawdę tutaj nie poczujecie żadnego downgrade'u po przesiadce z któregokolwiek topowego telefonu z Androidem, serio, chociaż aparatu nie ma tutaj w nadmiarze, nie ma 4-5, ale akurat w modelu Pro Max jeszcze mamy dodatkowo aparat z teleobiektywem. Nie za duży ten tele, ale jest. A co najważniejsze, te zdjęcia są powtarzalne i w zasadzie aparaty iPhone'ów, odkąd sięgnę pamięcią, miały pewną ciekawą właściwość. Tym telefonem ciężko zepsuć zdjęcie, ciężko zrobić nieudane zdjęcie. O ile w Androidzie wystarczy jakie drgnięcie ręki i ta fotka już jest rozmyta i tak dalej, bez względu na to, czy to jest telefon z najniższej, czy z najwyższej półki, no zdarza się zepsuć zdjęcie. O tyle w iPhone'ie zdarza się to naprawdę sporadycznie, by nie powiedzieć wcale. Oczywiście w zdjęciach wykonywanych iPhone'em, jak zaczęliście wyszukiwać łasików, to pewnie znajdziecie jakieś tam niedostatki czy przewagi niektórych smartfonów na Androidzie. Niemniej, po prostu, iPhone daje Wam jedno. Pewność, że za każdym razem zdjęcie jest co najmniej dobre, co najmniej nadające się do udostępnienia, do wysłania komuś i tak dalej. Ten akurat model szczególnie polubiłem za portrety z dodatkowymi efektami. Naprawdę w portrety to on potrafi, ale i poprzednia generacja, z tego co pamiętam, też bardzo dobrze sobie tutaj radziła. I podobnie tak jak z poprzednimi generacjami, mamy tutaj świetne możliwości filmowe. Jeżeli chodzi o filmowanie, to iPhone 14 Pro Max jest po prostu debeściak. Jeżeli szukacie telefonów pod kątem nagrywania filmów, to śmiało możecie iPhone'a brać pod uwagę i nie zastanawiać się Android, iPhone. Dobra, po prostu bierzcie iPhone'a, jeżeli nagrywacie filmy i zależy Wam na ich dobrej jakości. Ostatnim z argumentów, który chciałbym Wam przekazać i który przemawia za zakupem akurat tego wariantu, czyli Pro Maxa, jest bateria. Moi drodzy, jeżeli chodzi o długo trzymające flagowce, to na Androidzie nie mamy jakiegoś kosmicznego wyboru. W najlepszym razie te smartfony trzymają 2 dni, a sporą część z nich trzeba ładować codziennie. No tego nie trzeba. On wytrzymuje przynajmniej 1,5 dnia intensywnego użycia, natomiast kiedy używamy go jak po prostu daily, tak na co dzień, wiecie, tak jak zazwyczaj się korzysta z telefonu, to 2 dni spokojnie bez ładowania wytrzymuje, chociaż ta bateria nie ma nie wiadomo jakiej pojemności. Naprawdę daje radę. Można by było ponarzekać, że okej, tempo ładowania mogłoby być ciutkę szybsze, ale w sumie jest nie najgorsze. Jest ładowanie indukcyjne, no i oczywiście jest upierdliwy port Lightning zmuszający Was do noszenia iPhone'owej ładowarki, zakupu osobnych kabelków i tak dalej. Zatem jak mieliście dotąd Androidy, no to będziecie musieli liczyć się z tym, że kabelek nie będzie pasował, jak będziecie chcieli mieć osobny w biurze, no to musicie go sobie dokupić i tak dalej, i tak dalej. Na ten temat wylano już może łez i może słów. Nie ma sensu się nad tym rozwodzić, po prostu zwracam uwagę na taki detal, który czasem może umknąć. Czas zatem bym ostatecznie powiedział Wam, tak czy nie, czy warto się przesiadać na iPhone'a, jeżeli mamy fajnego Androida? Od tego, żebyście spróbowali, nie zamierzam Was odwodzić, natomiast dla mnie podstawowymi argumentami przemawiającymi za przesiadką na iPhone'a, konkretnie, podkreślam, konkretnie wersji Pro Max, byłby aparat fotograficzny, szczególnie jego możliwości filmowe i akumulator, bo wiecie, mnie na przykład w pracy zależy na tym, żeby telefon niezawodnie wytrzymywał mi jak najdłużej się da i jak najrzadziej musiałbym go ładować. To jest plus. W pracy korzystam z Maca, więc przynależność do ekosystemu może być argumentem na plus, natomiast nie robiłbym z tego potwornego zagadnienia, to znaczy chciałbym powiedzieć, że zakup iPhone'a absolutnie nie zmusza Was do totalnego przejścia na ich ekosystem. Z Windowsem ten telefon też współpracuje, także luz. Natomiast jeżeli chcecie przejść na ekosystem, to rzeczywiście on działa fajnie i czegoś takiego w świecie Androida aż w takim stopniu rozbudowania, no i w takich cenach, nie znajdziecie. Ale naturalnie ekosystem nie musi być jedyną determinantą przesiadki Waszej na iPhone'a i zakupu iPhone'a, bo z drugiej strony ja używam Maca, ale i telefonów z Androidem i to też w drugą stronę działa. Zatem tak naprawdę decyzja nie jest łatwa i powiem Wam szczerze, że sam się waham. Przed zakupem iPhone'a najbardziej powstrzymuje mnie konieczność przyzwyczajenia się do innego sposobu nawigacji po interfejsie. Jeżeli to Was nie przeraża, no to cóż, możecie spróbować, ale ja osobiście proponowałbym Wam, żebyście pogadali z kimś, kto takiego iPhone'a ma, żeby na chwilę dał Wam go do rączki, żebyście popatrzyli, czy ten system w ogóle dla Was jest sprawny i czy będziecie w stanie tak na pierwszy rzut oka od razu się na niego przestawić. Jeśli tak, to czemuż by nie spróbować? Ja spróbowałem, ale powiem Wam szczerze, ja to poczekam na składanego iPhone'a. Zobaczymy, co wtedy odwalą. Jeżeli to mnie porwie, no to kto wie, ale na razie, owszem, jest to udane urządzenie, jest to fajne urządzenie, ale ja póki co jednak mimo wszystko pozostaję na Androidzie. Ale to ja. Natomiast
co zrobicie wy, to już wasza decyzja i pozostaje mi tylko życzyć, żeby ta decyzja była dla was jak najbardziej udaną i trafną. Dzięki wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!